Nie, magister Zarzycki z Lasów Galejowskich, kłania się Państwu. Ja zacząłem opowieść o domu dziecka w Skopaniu. Ja przerwę tam opowiadanie tych różnych trudnych, makabrycznych wręcz czasem sytuacji, które się działy tam w tym domu dziecka. Tutaj też troszkę komarów jest, także niech Państwo się nie dziwią, że się troszkę muszę tutaj oganiać. I powiem tylko, jak się tam ta cała historia skończyła. Otóż skończyła się tak, że po pewnym czasie odbył się proces skierowany przeciwko pani dyrektor tego domu dziecka i tej wychowawczyni, akurat właśnie tej od tych maluchów. Ja byłem jednym ze świadków oskarżenia. Ja nie śledziłem do końca całej tej sprawy, bo ona trwała kilka lat. Wiem, że tam na pewnym etapie zapadły tam kilkuletnie wyroki więzienia w zawieszeniu. Wiem, że tam strony się odwoływały jeszcze od tych wyroków, więc nie wiem, jak się to skończyło tak już prawomocnie, że tak powiem, no ale sprawa była poważna. Na moim blogu mogą Państwo przeczytać tam artykuły na temat tych procesów. Są tam takie artykuły, chyba dom, one mają tytuł Dom jak z koszmaru, zdaje się, że tak. Jak Państwo tam w majowych wpisach sobie poszukają, to znajdą Państwo chyba właśnie ten artykuł Dom jak z koszmaru. A propos tych domów dziecka, to jeszcze powiem Państwu, że na moim blogu jest też film nakręcony, zdaje się, przez TVN. Właśnie tam w domu dziecka jest też taki fragmencik, jak ja tam z dziećmi bawię się tam, coś im tam częstuję, coś tam, jakieś książki czytam razem. To też w tym domu dziecka było kręcone. Oraz jest tam moja wypowiedź na temat domu dziecka tak ogólnie, gdzie ja mówię, że dom dziecka jest to jest zło i to zło niekonieczne, że one powinny zostać zlikwidowane, powinno to być zastąpione taką rodzinną opieką zastępczą jakąś lub jakimiś prywatnymi domami dziecka, niewielkimi. Ja w tym wywiadzie nie mówiłem zbyt dużo, prawie nic nie mówiłem, że tak powiem, co tam się działo, dlatego że wiedziałem, że jak powiem za dużo, to nie pójdzie nic, zostanie wszystko to wycięte. No tak znałem trochę politykę mediów, wobec czego powiedziałem tyle, ile uważałem, że jest możliwość przemycania, że tak powiem, w tym materiale. Mogą sobie Państwo też odsłuchać na moim blogu ten wywiad, który przeprowadzała ze mną i z paroma osobami innymi, między innymi z wicedyrektorką domu dziecka, pani Marzena Sobala. Ten reportaż nosił nazwę Głodne kawałki nie magistra i on jest na moim blogu, zarówno w wersji mówionej, jak i w wersji takiej książkowej, dlatego że pani Sobala wydała książkę z takimi reportażami i tam między innymi jest ten reportaż. W tej wersji książkowej jest tylko jedna taka nieścisłość, gdzie są cytowane moje słowa na temat pracy domów dziecka, do których ja jeździłem. I ja w tym wywiadzie radiowym mówię w ten sposób, że ci pracownicy domu dziecka muszą być na dyżurze, to są. Muszą jakieś tam papiery wypełniać, to wypełniają. Natomiast cała reszta to tam ich mało interesuje. Natomiast w tej książce moje słowa są troszkę zmienione na mniej więcej tak samo, z tym, że słowa, że wypełniają jakieś, mają wypełniać papiery, to wypełniają, to tam jest zmienione na mają wypełniać obowiązki, to wypełniają. No, to jest troszkę inaczej niż ja naprawdę mówiłem, dlatego że właśnie ci ludzie swoich obowiązków nie wypełniali, z wyjątkiem wypełniania tych papierów. Dlaczego mówię o tym procesie? No mówię to dlatego, że proszę Państwa, no nie jest tak, że ja tylko jakąś perswazją, namową działam dziennikarzami i tak dalej. No jak jest potrzeba jakiejś takiej ścieżki prawnej, to ja też na tą ścieżkę prawną jestem w stanie wstąpić. Aczkolwiek ten proces w domach dziecka w Skopaniu, dom dziecka w Skopaniu, nie był z mojej inicjatywy, to Państwo sobie mogą tam przeczytać w tych artykułach. Będzie, ja powiem tylko w skrócie, że po prostu jedno z dzieci z tego domu dziecka zostało przyjęte do takiej rodziny zastępczej, i po roku czasu przebywania w tej rodzinie, gdzie zachowało się to dziecko bardzo jakoś tak dziwnie nerwowo i w sposób niepokojący tych przybranych rodziców, oni dotarli do prawdy, co tam się działo w tym domu dziecka, no i oni po prostu spowodowali to, że odbył się proces karny.
proszę Państwa, te komary tutaj chcą mnie zjeść i zaczyna pokrywać deszczyk, co bardzo mnie cieszy, dlatego że no, ziemia spragniona jest deszczu, rolnicy na nią czekają, lasy też. Wobec czego ja opowiem Państwu, co dalej się działo i w tej sprawie, i wielu innych w następnym naszym spotkaniu telewizyjnym w Nie Magister TV. Także na razie do zobaczenia Państwu. Muszę wyłączyć.